Cześć! Wakacje powoli dobiegają końca, więc na szczęście kończy się też sezon ogórkowy, podczas którego musieliśmy schować mikrofon i kamerę do torby. Troszeczkę sobie odpoczęliśmy, ale nie jest tak, że zupełnie, bo myśleliśmy o tym, jak wprowadzić dla Was nowe formaty i rozwinąć już te, które się dobrze przyjęły. Między innymi wywiady z gwiazdami sportu walki, wideorelacje z wydarzeń klubowych, a także techniki instruktażowe z naszymi trenerami. Efekty zobaczcie wkrótce, a zapewniam Was, że we wrześniu zaczniemy z prawdziwą bombą. I dzisiaj właśnie coś zupełnie nowego na naszym kanale, a więc vlog z takiej naszej małej podróży, ale bynajmniej nie prywatnej, nie będziemy Wam pokazywać, jak gdzieś tam leżymy sobie plackiem nad wodą. Nie, jedziemy odwiedzić nasze najmłodsze rekiny w fantastycznej bazie rekreacyjnej, przystosowanej dla sportowców uprawiających różne dyscypliny sportu, Gołoboże w Malowniczych Górach Świętokrzyskich. Za chwilę postaramy Wam się pokazać cały ten obiekt, trochę tej pięknej górskiej scenerii, a potem udamy się oczywiście na spotkanie z naszymi dziećmi oraz z trenerami, którzy przebywają tam z nimi, czyli oczywiście nasz ekspert od zapasów Ryszard Leśniewski, a także profesor, można powiedzieć, od brazylijskiego jiu-jitsu Sławomir Maślanka, którzy mają fantastyczne podejście do dzieci i najlepiej wiedzą, jak tą wiedzę im podać. Musimy zobaczyć, czy mimo wakacji i odpoczynku od rodziców i szkoły, dzieciaki na pewno spędzają ten czas aktywnie. Bądźcie z nami. No i cyk, już jesteśmy. Zobaczcie, jak szybko. Czasami nawet Marcin Najman jest się w stanie dłużej utrzymać na deskach. Za chwilę ruszamy na mały tur po ośrodku, a później będziemy uczestniczyli w pierwszym tego dnia cyklu treningowym naszych dzieciaków, bo musicie wiedzieć, że spędzają one tutaj około półtorej tygodnia, codziennie dostając minimum dwie dawki treningowe, zarówno na matach, jak i na zewnątrz, dobrze się przy tym bawiąc. Bo pamiętajcie, że w tym wieku jest to przede wszystkim zabawa z elementami sportu walki, a nigdy na odwrót. Jak przypomnę sobie stare, zapuszczone popeerelowskie ośrodki sportowe, do których ja jeździłem jako dzieciak na kolonie 20 lat temu, to dzisiaj mogę z zazdrością patrzeć na możliwości, jakie mają dzieciaki. Kryty basen, kompleks boisk zewnętrznych, hale sportowe, sale taneczne, kort tenisowy, klub fitness, siłownia, no i maty do sportów walki, a także altanki do grillowania. A wszystko to na dodatek w pięknych, skrywających pradawne legendy i nowoczesne atrakcje Góra Świętokrzyska. Pierwszy blok treningowy, na początek zajęcia na matach. Oczywiście dzieciaki i trenerzy wiedzą o naszej wizycie, więc na pewno dadzą z siebie wszystko, żeby wypaść jak najlepiej. Sławomir Maślanka, brazylijskie jiu-jitsu, Szarkuć. Słuchaj, Sławomir, ty zacząłeś dość wcześnie karierę ze sportami walki, ale brazylijskie jiu-jitsu pojawiło się, co ciekawe, późno u tak, ciebie. Tak, dostałem, powiem wam, nauczkę od tego sportu i to dość solidną, bo zawsze byłem stójkowcem. Jak mnie dorwali, tak mnie sprali, tak? Żebra pękły. Oczywiście nie była to walka uliczna, ale to była walka między z kolegami.
nie poznałem smak, co to się dzieje. Oczywiście później poznałem smak walki w kimonach, czyli w G. Mhm. To się zaczęło już następna tragedia. I tak krok po kroku te 11 lat minęło, kiedy się spotykam z tym sportem. Oczywiście jest to sport niesamowity, jak sami widzicie. Daje on szeroki asortyment wygranych walk w UFC i wszystkich galach związanych z klatkami, tak? Sport typu baza, nie? Do innych no, sportów. No pewnie, panowie. Jest to coś nieprawdopodobnego. Jak można gościa udusić, złamać mu rękę i nogę? Tego nikt nie wie. Zęba wybijesz, rano wstanie, tak? A z nogą złamaną czy ręką będzie mu trochę trudno. Okej, dużo mówi się o tym, że to są szachy. Powiedz mi, to jest komplement wbrew pozorom chyba, co? Tak, to są szachy. Słuchajcie, to nie jest takie proste gościa, który ma pojęcie o tym albo troszeczkę, żeby go wpuścić w maliny. Trzeba mu coś dać, żeby coś zabrać, czyli podpuścić, żeby poszedł w to miejsce, gdzie my chcemy i robić swoje dalej. Jest to sport dość bardzo myślący i uważam, że ma duży asortyment powiązania ze szachami, ze strategią walki. Trzeba popracować nad pewnymi rzeczami, nawet to może trwać i pół godziny, w niektórych walkach, jak się wiemy, nawet dwie minuty, ale trzeba to wszystko przygotować, tak? Myślisz, że to jest dobry wiek, te dzieciaki, które teraz zaczynają? Bo widzę, że to masz około 8 lat, 12 chyba, tak, maksymalnie. Ja wam coś powiem. Dzieci to zawsze były dla mnie podstawą, żeby ich uczyć sportu. Jak sami widzicie, internet zabiera nam dzieciaki, a my zabieramy dzieciaków. I dużo ich zdolności zabiera. Tak, rodzice dają telefony, żeby mieć spokój w życiu, a się okazuje, po dwóch latach dziecko nie wie, ile jest 2+2, tak? Bo telefon odpowiada za jego umysł. Dzieci są bardziej podatne na nauczanie, bo dorośli przyjdą 2-3 treningi, chcą być mistrzami świata w ciągu miesiąca, a dzieci się uczą i daje im to bardzo dużą zabawę, a zarazem koordynację ruchową. Uważam, że są to dla dzieci to jest coś pięknego, taki sport. Tak samo jak zapasy i wszystkie sporty związane z parterem. Tak? Ale myślę, że właśnie mieszane sztuki walki nauczyły to dorosłych. Gale, które są teraz popularne, potwierdzają, że ludzie mogą po miesiącu wejść bez specjalnego przygotowania. Nie jest to do końca aż takie dobre. Nie wiem, czy ze mną no nie wszystkie gale, bo niektóre gale są komercyjne. Oczywiście. Uważam, że show dla pieniędzy. Gale, które mają zawodników wysokiej klasy, są do tego po prostu stworzone, a reszta to jest tylko komercja. Co ty myślisz, że jesteś w stanie przez te półtorej tygodnia tutaj zrobić z tą no, walką troszeczkę z dzieciakami, z tymi z telefonami, wiesz, no ty im coś przekażesz ja przez te półtorej tygodnia, powiem, oni wrócą panowie, potem do swojego życia. Telefony mają zabrane. Nie, jestem w programie, internet to nie wszystko, chodź na boisko, tak? Mhm. W takim wieku dzieci z internetem się niszczą i uważam, że pół godziny dziennie wystarczy. Reszta głowa myśli. A tutaj jest zasada taka. Komunikatywność, bycie razem, dawanie sobie rady bez mamy i taty, w kłopotach, coś boli, coś tego. Tak zwana szkoła przetrwania, a zarazem i płaczu, bo jestem też mamą i tatą. Wieczorami przytulam ich, bo beczą za domem, za pieskiem, kotkiem, chomikiem, ale wiadomo, że jak... Albo z powodu burzy, tak jak wczoraj. No i to mieliśmy jednego w szafie, także szafa była zajęta, niektórym pokoju na pewno. Ale co do dzieciaków, to ten pobyt tutaj na obozie, na początku są lęki, tak? Bo jednak ta niepewność, a co będzie, a co, czy dam radę. Ale koniec obozu zaczyna się, jadę drugi raz i to już są parę takich dzieciaków, którzy są tu już drugi raz i chcą jechać trzeci, czwarty i ile to będzie nam trwało, to zobaczymy. Powiedz mi tak na koniec, zaczynasz we wrześniu nową grupę brazylijskiego jiu-jitsu tak. Z dzieciakami w szarku. Jak ty byś może nie dzieciaki, ale rodziców też zachęcił do tego, żeby jednak panowie, pouczestniczyć w tej panowie, fajnej przygodzie? Oczywiście, że to jest bardzo, bardzo dla mnie podstawowe, tylko jak sami widzicie w Łodzi jest bardzo dużo klubów. Cieszę się, że wszyscy to robią, też ich reklamuję, nie tylko jestem szarkowym, jestem za tym, żeby wszystkie dzieci trenowały. Reklamujesz sport, po prostu ideę. Tak, tak. Mhm. I dla mnie każdy klub, który prowadzi dzieciaków jest wielki i chwała wszystkim. Pozdrawiam wszystkich trenerów, którzy trenują dzieci i niech ich jak najwięcej ćwiczy. Jak sami widzicie, rodzi się bezmięśniowe pokolenie internetowe i to jest tragedia. Nie wiem, co będzie dalej, jak to wszystko pociągnie technika, czy będziemy mieli dzieci, które będą walczyły tylko na zasadzie paluchów, tak? Tak, dokładnie. No miejmy nadzieję, że nie i miejmy nadzieję, że naszym widzom ten dzień dzisiejszy spędzony tutaj z wami pokaże, że wcale tak źle nie jest. Jesteśmy zadowoleni, że tu jesteście. Pozdrawiamy was. Niektórzy po obiadku wolą bierny wypoczynek w swoich pokojach, tak zwany leżing, ale my z Kamilem postanowiliśmy aktywnie spalić troszeczkę kalorii i pograć z naszymi dzieciakami w piłkę. Strzały Kamila naprawdę robiły furorę, zresztą przekonacie się sami. We'll be right back.
Ryszard Leśniewski, Szark Łódź. Dzisiaj w Gołoborze. Taka sceneria. Dzień dobry, cześć. Witam serdecznie. Ja powiedziałem w zapowiedzi, że w tym wieku, w którym są dzieciaki, to jest przede wszystkim zabawa z elementami sportu walki. Zgodziłbyś się ze mną? Podpisałbyś się pod tym? Oczywiście, że podpisuję się, bo tak naprawdę obozy klubowe, możemy tak, jak jest zorganizowana sytuacja, są to zazwyczaj różne grupy wiekowe i ciężko jest zorganizować jakieś ćwiczenia, żeby była cała grupa na przykład wyrównana, morsów, w miarę. Tak, wyrównana. Mhm. To jest obóz klubowy, gdzie mamy jakieś zadania do wykonania. Realizujemy jakiś program na przyszły sezon i mam nadzieję, że wyjdzie nam to. Mamy warunki, jakie mamy. Ja powiem tak naprawdę, że warunki tutaj w tym Gołoborzu, w ośrodku są naprawdę przyzwoite. Mamy basen do dyspozycji, kryty, mamy halę naprawdę na wysokim standardzie, boiska do kosza, do siatkówki, do piłki nożnej, także co nam tu więcej potrzeba. A powiedz mi, czym się różni taki standardowy trening tutaj, a trening w Szarku? Bo mimo wszystko, tak jak powiedziałeś, jest to trochę połączone z wypoczynkiem i dzieciaki też pewnie czują, że to jednak są wakacje swoją drogą. Tak, oczywiście, chcieliśmy to zorganizować po raz kolejny, jak co roku razem. Nie dosyć, że oczywiście mają zadania do realizacji, ale chcemy to, aby ten wypoczynek był częścią integracji. Jest to nasze życie, nasza rodzina, także staramy się, żeby te dzieciaki nie tylko czuły się podczas zawodów w Łodzi, w naszym mieście, gdzie startują na zawodach, żeby ten stres od nich troszeczkę gdzieś tam opuścił i poczuli się jak rodzina, gdzie byśmy mogli zorganizować ognisko, wycieczkę, wypoczynek, także no, staramy się im to zapewnić. Jak wygląda taki standardowy plan dnia, bo tutaj jesteś nie tylko trenerem, ale jesteś też wychowawcą i w tej roli też się musisz odnaleźć i jakoś ten czas musisz tym dzieciakom zanimować. No tak, oczywiście. Tak jak mówię, na takim obozie sportowym czas wygląda od samego początku zorganizowanie. Tak? Wstajemy, wiadomo, 7 rano, 7:10, rozruch poranny. Trwa on zazwyczaj godzinkę, ćwiczenia rozciągające, ćwiczenia pobudzające do tego, żebyśmy mogli dalej funkcjonować w dalszej części dnia. Następnie idziemy sobie na śniadanko, po śniadanku mają chwilę przerwy na to, żeby odpocząć, przygotować się do tego pierwszego treningu, który jest zazwyczaj przed obiadem. W zależności od programu, czy to będzie trening przed południem, czy to jest hala, czy to jest marszobieg, bieg, gry i zabawy. Następnie po treningu idziemy na obiad. Tak jak wszędzie, na standardowym wypoczynku. Naładować akumulatorki. Posiłek musi być zapewniony dla sportowców. No i oczywiście następny trening po obiedzie. Również w zależności od programu, hala sportowa, mata. Dalej, w dalszej części po treningu mamy zapewniony basen, także mają w jakiś sposób jakąś odmianę. Multidyscyplinarnie. Tak i co? No kończymy kolacją. Potem te dzieciaki nasze mają tak naprawdę może półtorej godzinki wolnego, tak? Po to, żeby sami się w jakiś sposób nie tylko od tego sportu uciekły, ale znalazły sobie jakieś fajne zajęcie, czy to na przykład gra w karty, czy taka odskocznia, czy odskocznia od tego życia obozowego. My wiemy, co ten obóz ma dać dzieciakom, a powiedz mi, co tobie daje taka praca z dziećmi, czy to jest jednak większy wysiłek i większa praca, bo jednak nie powiedz, że to jest praca, czy jednak wrócisz stąd troszeczkę bardziej wypoczęty, jak to wygląda? Nie jesteś debiutantem w tej roli, więc możesz powiedzieć o tym. Nie jestem debiutantem, jakieś tam doświadczenie mam. Z tą pracą z tymi dzieciakami, nie tylko z dzieciakami, ale mówię ze starszymi wychowankami. To nie jest odpoczynek dla trenera. Mhm. Jest to ciągła presja nad tymi dzieciakami, nad tym, żeby czuwać nad ich bezpieczeństwem, tak? Bo to jest najważniejsze w tym wypoczynku, żeby te kontuzje się nie przydarzały. Tym bardziej wiadomo, mówię, nie martwię się o starszych zawodników, tak, bo oni troszeczkę funkcjonują inaczej, natomiast no, wiadomo, jak to dzieciaki, tak, możemy się na prostej drodze przewrócić i zdarzy się to naprawdę nieszczęśliwym wypadkiem, odpukać, żeby u nas tego tutaj się nie odbyło. Mam nadzieję, że nic się takiego nie stanie. Dzięki Ci za rozmowę. Dziękuję.
nasza wizyta dobiegła już końca. Byliśmy, zobaczyliśmy i przekonaliśmy się, że zostawiamy dzieciaki w najlepszych rękach i w najlepszej lokalizacji. Miejmy nadzieję, że już niedługo będziemy pokazywać Wam więcej materiałów z udziałem najmłodszych, bo może po prostu będą one kiedyś więcej warte, jak któryś z dzieci wypłynie na szerokie wody. A tak zupełnie serio, nieważne kim w życiu zostaną, nie muszą tego teraz wiedzieć. Ważne, że ten sport już towarzyszy im w życiu, bo nawyki ukształtowane w młodości zostają z nami na długie, długie lata. A na koniec informacja dla tych, którzy właśnie szukają cały czas tej swojej drogi w życiu i chcą spróbować czegoś nowego. W dniach 9-14 września po raz kolejny w Szarku organizujemy dla Was tydzień otwarty, a więc możecie totalnie za free wbijać do naszego klubu i korzystać z doświadczenia naszych trenerów i bogatego wachlarza zajęć, które Wam oferujemy. Zachęcamy, przynieście trochę tego wakacyjnego słońca jeszcze do nas, do klubu. My tam także będziemy. Zresztą o wszystkich naszych działaniach dowiecie się najprościej, subskrybując kanały Shark TV na YouTubie oraz lajkując identycznie brzmiący profil na fejsie. Do zobaczenia w mediach społecznościowych, w klubie Shark i gdziekolwiek, gdzie przetniemy się na trasie. Na razie. Czy chcesz coś powiedzieć teraz? Lajkujcie, subskrybujcie, ten dzwoneczek ma być na Szaru, który zaraz tutaj wyskoczy. Gdzie? No weź jakąś cieszynkę zrób. No to... Kielce, moje miasto, moja mała ojczyzna. Miejmy nadzieję, że już niedługo będziemy pokazywać Wam... A poczekaj, kurde, ja się patrzę cały czas w... Wtedy też tak było chyba, co? Nagrywa się? No, kameruje się? Potrzeba Wam wiedzieć, że nasze dzieciaki... Pierwsza linia frontu to my Szark, Szark, Szark. Jak nie kumasz, krzyknij jeszcze raz Szark, Szark, Szark.